Janina, a u mnie, słuchaj, wczoraj była kobieta, która z domu nazywała się Smaruj, a wyszła za faceta, który się nazywa Rogala. Rozumiesz? Ona teraz jest Smaruj Rogala. No, no tak ludzie mają, no co zrobić. Dzień dobry. O, wiesz co, muszę kończyć, mam petenta. Cześć. Czy ja u pana mogę zmienić nazwisko? Tak, bardzo proszę, tu sobie proszę usiąść, to tutaj. Dobrze, to od razu. Pańska godność? Hitler. Przepraszam bardzo, ale bez wąsika nie poznałem. A to długo będzie trwało? Nie. Chyba co, niedługo. Nawet pan nie zdąży zająć Czechosłowacji. Proszę przygotować dowód. A w ogóle nie za ciepło panu? Powinien pan sobie zdjąć ten sweterek, się odwiesić. Tam jest wieszak! Proszę przygotować dowód. Halo? Moment, do pana. Göring. No pani, co pan? Pan chce... Tak z wszystkich tutaj pan sobie jaja robi? Nie, nie, z Konopnickiej nie. No, proszę pana, a zanim zaczniemy, czy pan mówi po angielsku? No tak. Dobrze, to musimy się tak szybciutko przywitać po angielsku, dobrze? Tak, żeby było miło na początku, ja jestem Robert. Hi, Robert. Hi, Hitler. Przepraszam, ale nie mogę się powstrzymać. No, ale wie pan. Nie mam całego dnia, zajmijmy się. Już. Pan się nazywa Hitler Alfons? No tak się nazywam. Cała masa ludzi musi sobie z pana robić jaja, co? Gdzie tam masa? Rzesza? Weź się pan, no! No dobrze. Co pan wyprawia? No już tak szybciutko, w takim razie. Nazwisko. Hitler! Dobrze. Imię? My musimy przez to przechodzić, przez chwilkę pan czytał. Wiem, ale to jest bardzo śmieszne. Imię? Alfons. Pytajmy o imię, nie o zawód. Proszę pana, pan się zaczyna powtarzać. Was? Jasne. No dobrze. W takim razie przejdźmy. Jak by pan chciał mieć swoje nowe nazwisko? Jakie? Zastanawiałem się nad dwoma. No to bierz pan Stalin, no. Niech pan napisze Kowalski, teraz. O, mocne. Stalin Kowalski, bardzo mocne. To niech pan napisze Malinowski. Pisze Mao. Co pan, jak to... Co to jest taki... Ja przepraszam bardzo, ale... To nie mogłem sobie darować, no. Wie pan co, jak pan... Nie wie, czy pan chce być Kowalski, czy Malinowski, to... Niech pan przyjdzie do mnie jutro. Dobrze? Załatwimy to jutro. Ale powiem panu, że no, nie ma pan łatwo. Panie, pan nie wiesz pan, o czym pan mówisz. Ja w robocie to życia nie mam. A kim pan jest z zawodu? Grabarzem. Pan co, to rzuć pan to w cholerę i rób na rumuńską pandę. A co to jest rumuńska panda? On się wychodzi na ulicę, klęka na chodniku, wyciąga rękę. Panda, panda. Gdzie jest pański przełożony? Zaprosz!